A kto mnie śledzi na Facebooku, ten wie, że odpaliłem swój podcast. Moje marzenie. Tak, bo od jakiegoś czasu, już od paru lat chciałem mieć swój podcast, od kiedy słucham innych podcastów. No ja też coś takiego mam, że jak trafię na coś, co mi się bardzo podoba, to od razu mam ochotę to robić. Kiedyś trafiłem na nagrania AC/DC, to zapragnąłem grać na perkusji. Mam ten podcast, publikuję. Trzy razy w tygodniu nowe odcinki. Tak samo jak idzie vlog, tylko że dzień później. Czyli w środy, piątki i niedzielę. Jak na razie w moim podcaście są tylko i wyłącznie materiały audio z tego vloga. I to jeszcze tak powycinane, żeby tam była sama esencja, więc to są odcinki dosyć krótkie, pomiędzy 3 a 6 minut. Ale myślę, że to jest akurat w sam raz, jeśli chodzi o długość, tak? Dla osób, które mogą być zainteresowane słuchaniem mnie. Natomiast ponieważ no ja sam lubię długie podcasty Richa Rolla, Tima Ferrisa, to chciałbym w przyszłości też robić trochę dłuższe odcinki, takie z wywiadami na przykład. Także jeżeli mnie oglądasz, jeżeli masz jakiś pomysł, z kim mógłbym pogadać, albo jeżeli znasz kogoś, kto twoim zdaniem byłby ciekawy do takiego dłuższego wywiadu, to daj mi znać na maila, w komentarzu, gdzie chcesz, ja to znajdę. Ja sobie będę taką listę robił i z biegiem czasu będę się z tymi ludźmi umawiał na rozmowy. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale miał rację, że w dzisiejszych czasach każdy biznes powinien mieć podcast. Ja się z tym zgadzam, bo to jest żaden problem, żeby się zmusić i nagrać trochę dźwięku, powiedzmy raz na tydzień. Kancelaria prawna może nagrywać porady podatkowe, dotyczące prawa pracy, dotyczące praw autorskich. Doradcy podatkowi mogą publikować cykl dotyczący optymalizacji podatkowej. No każdy może opowiadać o czymś. To wcale nie muszą być bardzo długie odcinki. To może być 6-10 minut. Tak, żeby ktoś, kto odwozi dziecko akurat do przedszkola, mógł sobie, jak wysadzi to dziecko, w drodze do pracy puścić taki odcinek i się czegoś nowego dowiedzieć. Naprawdę to jest super sprawa. Tak jak uważam, że wideo każdy powinien robić, bo nastał czas wideo, nastał czas vlogów, tak samo podcasty. To jest właśnie droga, którą biznesy powinny podążać.